Idea nutraceutyków powstała w latach 80. pod koniec XX wieku i samo słowo jest zbitką dwóch słów. Nutrition angielskiego, czyli żywienie, oraz farmaceutyk, czyli lek. I słowo nutraceutyk oznacza środek spożywczy lub element diety, który ma nie tylko właściwości odżywcze, ale też zapewnia korzyści zdrowotne. Co to oznacza? Oznacza to, że pewne elementy diety, to mogą być suplementy diety, to może być żywność wzbogacona w pewne elementy, jak witaminy, minerały, czy substancje izolowane z ziół, roślin, olejów, które mają działanie, mogą mieć działanie lecznicze, mogą mieć działanie profilaktyczne, mogą mieć działanie anti-aging, czyli przeciwstarzeniowe, wykorzystywane od dawna przez kosmetologów, ale też potrafią wydłużać życie, mają potencjał na przykład do wydłużania telomerów, czyli zmniejszania uszkodzeń DNA w naszych komórkach. Jako taki często pada pytanie, czym się różni nutraceutyk od leku? I w internecie można znaleźć bardzo ciekawe odpowiedzi albo też ciekawe interpretacje. Na przykład, że suplement diety nie ma własności leczniczych, natomiast lek ma i że to jest taka różnica. Powiem tak, nic bardziej błędnego. Z punktu widzenia farmakologii nie jest istotne, czy stosujemy coś, co zostało zarejestrowane jako suplement diety, czy jest wzbogaconą żywnością, czy też zostało to zarejestrowane jako lek. Jeżeli działa, jeżeli zawiera substancje aktywne, substancje czynne i zostanie przyjęte w odpowiedniej dawce, to będzie działało dokładnie tak samo. No, taki pomysł, że suplementy diety i leki działają odmiennie, sprowadzi nas błyskawicznie w granicę absurdu. No, mianowicie witamina C miałaby zarejestrowana jako suplement diety nie działać, a jako lek działać. Tak samo witamina D. Przecież witamina D nie wie, jak została zarejestrowana. No, wprowadzona do organizmu wywiera działanie biologiczne. W związku z czym tak naprawdę to, co ja doszedłem w wyniku swoich poszukiwań, różnica między suplementem diety a lekiem jest związana z możliwością reklamowania. Mianowicie lek to jest to, co można zareklamować jako posiadające właściwości lecznicze. Natomiast suplement diety to jest produkt, w przypadku którego taka reklama jest zabroniona. I nie można, producent nie może o tym informować. Jakie to ma konsekwencje? Ano takie, że po pierwsze, to samo zioło, ten sam produkt może być zarejestrowany w jednym kraju Unii Europejskiej jako lek. Takim przykładem jest choćby wąkrotka azjatycka. W Portugalii, w Belgii, we Włoszech jest zarejestrowana jako lek dostępny bez recepty. W Polsce wąkrotka azjatycka jest suplementem diety. Czy ona działa inaczej? Nie. Przyjęta w tej samej dawce będzie działała podobnie. Jest natomiast inna konsekwencja. Rynek farmaceutyczny, rynek leków jest rynkiem ściśle kontrolowanym i nad nim jest sprawowany bardzo rygorystyczny nadzór. To są produkty o bardzo wysokiej czystości, są pewne procedury, są pewne instytucje. W Polsce jest to główny inspektor farmaceutyczny, który musi przestrzegać i kontrolować rynek leków po to, żeby one były bezpieczne, po to, żeby zapewnić odpowiednią czystość. W przypadku suplementów diety wiele krajów takimi instytucjami nie dysponuje, równie skutecznymi, posiadającymi równie duży budżet, taki, żeby o te suplementy diety, o ich jakość na rynku dbać. Najlepiej to zresztą ilustruje raport w Polsce, raport Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku, gdzie okazało się, że na kilkadziesiąt przebadanych na zlecenie NIK suplementów, no, w części nie było składników, które były opisane na opakowaniu, w części były inne składniki, a część zagrażała zdrowiu i życiu. Jest to duża różnica w stosunku do na przykład rynku amerykańskiego, gdzie nadzorem nad żywnością, suplementami, nutraceutykami oraz lekami zajmuje się jedna i ta sama agencja. Agencja Federalna Food and Drug Administration, w skrócie FDA. Tam również dochodzi do fałszerstw.
tylko jest instytucja, która ma nad tym kontrolę, ma na to finanse, ma budżet na to, żeby o jakość żywności, nutraceutyków, suplementów, diety zadbać. I to, co jest ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania nutraceutyków, to jest, proszę Państwa, sprawdzenie, czy producent przestrzega zasad Good Manufacturing Practice. To jest zbiór zasad opracowany na potrzeby rynku amerykańskiego właśnie przez agencję FDA, który reguluje sposoby pozyskiwania surowców, transportu surowców, przetwarzania, pakowania, magazynowania, wysyłania. Jest to kodeks dobrych praktyk wytwarzania początkowo leków, a potem to GMP w skrócie, Good Manufacturing Practice, czyli GMP, potem przeniesiono to na inne segmenty rynku, między innymi właśnie związane z produkcją nutraceutyków i żywności. W Stanach Zjednoczonych jest to przymus, w innych krajach nie, natomiast producenci, zwróciwszy uwagę na to, że jest to jednak synonim wysokiej jakości, zaczęli też stosować dobrowolnie, przestrzegać zasad Good Manufacturing Practice. Tylko co jest ważne, każdy może powiedzieć, że ich przestrzega. W związku z tym powstały też instytucje zapewniające audyt, instytucje sprawdzające, czy faktycznie dany producent tych zasad przestrzega. I polecam sprawdzić, czy wytwórca nutraceutyku deklaruje przestrzeganie zasad Good Manufacturing Practice, nie ma wyższej jakości, jeżeli chodzi o wytwarzanie żywności, nutraceutyków, leków. Czy przestrzega? A jeśli przestrzega, to czy jest audytowany? Takimi instytucjami jest NSF na przykład, czy US Pharmacopeia. Tych instytucji jest kilka, które zapewniają audyt. Bo jak mówię, powiedzieć o tym, że przestrzegamy zasad GMP, może każdy. Warto sprawdzać. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Kiedyś mieliśmy medycynę ludową, gdzie zioła były istotną podstawą terapii, leczenia. Potem wraz z rozwojem przemysłu farmaceutycznego zaczęto wyodrębniać z nich substancje czynne, te, które odpowiadały za ich działanie. Bardzo duża ilość leków, o czym mało kto wie, jest pochodzenia naturalnego. To bardzo często są substancje, które zostały początkowo wyizolowane ze źródeł naturalnych, a potem już w laboratoriach chemicznych firm farmaceutycznych na przykład są zmieniane, modyfikowane, zmieniane podstawniki po to, żeby spotencjalizować ich działanie albo żeby zmniejszyć działania niepożądane. Ale punktem wyjścia bardzo często są właśnie zioła, rośliny. Na przykład chemioterapeutyki. No przecież wiele jest tam alkaloidów roślin, na przykład barwinka, winkrystyna. Albo, proszę Państwa, inhibitory ACE, popularny lek na nadciśnienie. On pochodzi z jadu węża południowoamerykańskiego. Także przemysł farmaceutyczny wysublimował, wyizolował substancje aktywne, doprowadził do ich bardzo wysokiej czystości, zakapsułkowania, określenia dawki terapeutycznej, dawki maksymalnej, dawki optymalnej do leczenia danej choroby i wykorzystania ich w leczeniu. Punktem wyjścia jest teraz powrót do substancji aktywnych naturalnych albo wręcz właśnie do ziół. Innymi słowy można powiedzieć, że idea nutraceutyków garściami czerpie z medycyny ludowej, ale też wykorzystuje izolację tych naturalnych substancji, wyizolowane naturalne substancje. Począwszy od tego, kiedy Kazimierz Funk, polski biochemik, wykorzystywał witaminy odkryte przez siebie do leczenia chorób właśnie z niedoboru witamin. Gdy George Bear w latach 20. ubiegłego wieku wykazywał, że istnieją kwasy tłuszczowe nienasycone, które są nam absolutnie niezbędne do życia. Więc można powiedzieć, że historia zatoczyła koło i nutraceutyki wracają do korzeni, ale już jesteśmy bogatsi o całą wiedzę farmakologiczną związaną z rozwojem nowoczesnej medycyny. Także, proszę Państwa, nutraceutyki są wykorzystywane i w leczeniu ostrych stanów, i w leczeniu chorób przewlekłych,
i w celach profilaktycznych, ale też niekoniecznie ściśle do poprawy zdrowia, tylko na przykład do tego, żeby to zdrowie było lepsze, żeby mieć lepsze samopoczucie. Nutraceutyki mogą wykorzystywać przecież również osoby zdrowe. No, takim przykładem jest chociażby kofeina zawarta w kawie, herbacie czy guaranie, którą wykorzystujemy rano, żeby rozjaśnić umysł, obudzić się, poprawić koncentrację albo żeby móc dłużej efektywnie pracować. Co jeżeli ktoś bierze walerianę, melisę na uspokojenie albo chmiel po to, żeby lepiej spać? Wreszcie bardzo dużą grupą, którą jest odbiorcami nutraceutyków, a która nie jest chora, to są zdrowe osoby, to są sportowcy, którzy suplementy diety zaczęli wykorzystywać dlatego, żeby poprawić sobie w naturalny sposób wyniki sportowe, unikając niebezpieczeństwa związanego z dopingiem. Jeśli chodzi o profilaktykę, nutraceutyki mogą być wykorzystywane chociażby do wyrównywania niedoborów, bo wcale nie jest tak, że w dzisiejszym świecie pełnym bogatej w żywność produkowaną i w teorii pełnym dobrobytu my jesteśmy wolni od niedoborów. Mogą być wykorzystywane chociażby do wygaszania tlącego się stanu zapalnego. To jest wedle aktualnej nauki, wedle aktualnych hipotez naukowych prawdopodobna przyczyna chorób cywilizacyjnych, chorób przewlekłych takich jak miażdżyca, takich jak otyłość, takich jak cukrzyca, jak udary. Przewlekły stan zapalny, który tli się w nas, który nie jest widoczny, którego my nie odczuwamy. On jest widoczny dopiero w specjalistycznych badaniach laboratoryjnych. Ale nasze komórki, nasze naczynia są stale atakowane przez układ immunologiczny, co ma związek właśnie z naszym żywieniem i z substancjami roślinnymi, których przyjmujemy lub nie. One, niektóre z nich mają zdolność wygaszania go. Otyłość się wiąże z takim stanem zapalnym. Są wreszcie nutraceutyki wykorzystywane w leczeniu najróżniejszych chorób. I tutaj, jak już mówiłem, garściami czerpiemy z medycyny ludowej, tylko w erze globalizacji czerpiemy garściami z medycyny ludowej najróżniejszych krajów. To, co w Polsce na przykład doskonale wiemy, że w przeziębieniu przecież, tak, co działam, herbata z miodem i cytryną albo z malinami i z cytryną, mleko z czosnkiem i z miodem. No, dzięki naukowcom wiemy, że czosnek zawiera substancje o działaniu przeciwbakteryjnym, że substancje izolowane z czosnku wpływają na funkcję komórek układu odpornościowego. Czy wreszcie zioła na niestrawność na przykład, albo aloes stosowane w oparzeniach. Dzięki internetowi i dzięki podróżom, dzięki globalizacji mamy teraz dostęp nie tylko do tradycji leczniczych, tylko naszych, ale też do ziół i metod leczenia wykorzystywanych od tysięcy lat na całym świecie. Ważne jest to, żeby pamiętać, że nutraceutyki mają swoje bardzo konkretne miejsce w tym leczeniu i one nie zastępują leków. W momencie, gdy choroba jest już tak rozwinięta, że jest potrzebny lek, albo jest tak ciężka, że jest potrzebny lek, nie ma sensu wierzyć w to, że cudowne zioło zastąpi ci na przykład wyleczenie z raka. Nutraceutyki mają miejsce komplementarne w stosunku do farmaceutyków, w stosunku do leków. One mogą być wprowadzone wcześniej, mogą na wczesnych stadiach choroby pewne leki zastąpić, tam gdzie to działanie jest potrzebne, łagodne, zwłaszcza łagodne. Natomiast też mogą spowodować, że po wprowadzeniu silnego leku być może uda się zmniejszyć jego dawkę. Być może nie będzie trzeba go stosować w dużej dawce, dzięki czemu będzie mniejsze ryzyko działań ubocznych, ponieważ ryzyko działań niepożądanych, ryzyko skutków ubocznych wzrasta wraz z dawką stosowaną. I takim doskonałym przykładem są wytyczne leczenia zaburzeń cholesterolowych, wytyczne leczenia zaburzeń lipidowych przygotowane przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne w 2016 roku, które wręcz mówią, że są pewne tak zwane nutraceutyki, które mogą być stosowane jako alternatywa lub jako dodatek do leków obniżających poziom lipidów. Ja lubię opowiadać, że nutraceutyki są elementem takiej większej piramidy zdrowego życia, nawet nie zdrowego trybu życia, tylko zdrowego życia.
Ona obejmuje od najważniejszych, od podstaw, środowisko, w którym żyjemy. Czystą wodę, czyste powietrze, smog, proszę Państwa, który zabija co roku. No, jakby podliczyć, ile osób zginęło w wyniku działania smogu, to okazuje się, że wyludnia się całkiem przyzwoitej wielkości miasto w Polsce. Środowisko, to jest jedno. Umysł, niedoceniany, proszę Państwa, to w jaki sposób my reagujemy na stres, w jaki sposób reagujemy na trudności życiowe, jak podchodzimy do ludzi, czy staramy się być dobrymi ludźmi, pomocnymi innym, czy też buzuje w nas agresja, poczucie winy i poszukiwanie winy w innych, nie szukanie nic u siebie, tylko wiara w to, że to wszyscy inni są przyczyną naszych problemów. Umysł, proszę Państwa, który jest potężnym, pytanie czy nie najpotężniejszym elementem decydującym o naszym zdrowiu i życiu. Wreszcie aktywność ruchowa. Aktywność ruchowa, która wiadomo, że jest przepotężnym lekiem przeciwbólowym, lekiem wydłużającym życie, lekiem wygaszającym stan zapalny, lekiem przeciwdziałającym miażdżycy, cukrzycy. Bardzo rzadko się ruch traktuje jako lek, a tak powinien być traktowany. Żywność wreszcie. Nie tylko to, co jemy, ale również jakość tego, co jemy. I wreszcie, jeżeli już dochodzi do rozstroju zdrowia, albo jeżeli chcemy zapewnić sobie lepszą profilaktykę, dłuższe życie, możemy wtedy wykorzystywać nutraceutyki. Jeszcze przed lekami. Natomiast jeżeli objawy się rozwiną już na tyle, że potrzebujemy dalszej ingerencji, wtedy już wchodzą leki. I to nie jest tak, że nutraceutyki leki zastąpią, albo leki zastąpią nutraceutyki. Obie powinny współgrać. Natomiast ważne jest to, żeby je indywidualnie i dobrze dobierać, ponieważ wszystko, co działa, może wchodzić z lekami w interakcję. I tak samo nutraceutyki też mogą z lekami wchodzić w interakcję. Dlatego ja zawsze zachęcam, zgłoś lekarzowi, jakie suplementy czy nutraceutyki stosujesz, po to, żeby mógł zwrócić uwagę na to, chociażby, czy nie jest tak, że lek przestanie działać, albo na odwrót, lek pod wpływem nutraceutyku może zacząć działać mocniej, w związku z czym może być na przykład zwiększone ryzyko skutków ubocznych. Jeśli chodzi o wykorzystanie nutraceutyków profilaktyczne, to tak jak już mówiłem, wzięło się to bezpośrednio z doświadczeń firm farmaceutycznych. No, skoro można wyizolować z napastnicy digoksynę i ją podawać w celu leczenia niewydolności serca, no to być może w takim razie z innych składników diety też można wyizolować składniki aktywne, które będą też zapobiegały rozwojowi chorób. Skoro wiadomo od lat 50., od czasów badania Ansela Keysa w Stanach Zjednoczonych, że dieta śródziemnomorska jest takim cudownym elementem zdrowego stylu życia, który zapobiega nowotworom, który zapobiega miażdżycy, który wydłuża życie. No to w takim razie, powiedzieli naukowcy, to spróbujmy wyizolować, któreż to substancje w produktach obecnych w tej diecie odpowiadają za takie działanie. I w ten sposób wykryto no, tak naprawdę olbrzymie ilości substancji aktywnych typu kwasy tłuszczowe, nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, typu fitosterole roślinne, które blokują wchłanianie cholesterolu. Resweratrol obecny w czerwonym winie, który jest potężnym środkiem wygaszającym właśnie stan zapalny w naczyniach. Okej, w takim razie, skoro całe to bogactwo polifenoli, określmy to szerzej, polifenole to są związki, które są obecne w dużej ilości w roślinach, które właśnie mają bardzo korzystny wpływ zdrowotny. Skoro mamy pełne bogactwo naturalnych związków, to może w takim razie będziemy je izolować i stosować podobnie jak leki. I naukowcy się zaczęli skupiać. Dlaczego? No bo nie każdy jest w stanie jeść dietę śródziemnomorską. No my w Polsce nie jesteśmy krajem śródziemnomorskim. Skąd my weźmiemy karczochy? Skąd my weźmiemy świeże, oceaniczne, tłuste ryby? Owszem, my się możemy starać, ale jednak nasze tradycje żywieniowe i produkty u nas dostępne są mocno dalekie od tej najzdrowszej, słynnej
diety śródziemnomorskiej. Konia z rzędem temu, kto jest pewien, że ma wysokiej klasy oliwę w domu. Oliwa, proszę Państwa, jest w tej chwili najczęściej fałszowanym produktem spożywczym na świecie. Zresztą oliwa była fałszowana już od czasów Juliusza Cezara. Idea nutraceutyków i wykorzystania ich w celach profilaktycznych bezpośrednio jest związana z dosyć nową koncepcją podziału życia na dwie części. Otóż warto sobie uświadomić, że życie w większości z nas będzie się dzieliło na część, kiedy żyjemy w mniej więcej dobrym zdrowiu, bez chorób, bez niesprawności oraz że w pewnym momencie nadejdzie ten moment, kiedy zaczniemy chorować. I można tak ogólnie upraszczając powiedzieć, że w tym czasie, kiedy jesteśmy zdrowi, kiedy prowadzimy jednak niezdrowy tryb życia, kiedy mało się ruszamy, kiedy jemy nadmiar kalorii spożywamy, kiedy jemy za dużo, kiedy jemy zbyt dużo mięsa, kiedy jemy za mało roślin, za mało warzyw, za mało owoców, kiedy palimy papierosy, kiedy pijemy alkohol, kiedy się nie wysypiamy, kiedy się stresujemy, kiedy nasz umysł jest niespokojny, kiedy się martwimy o jutro, kiedy się nie ruszamy, narastają w nas powoli uszkodzenia komórkowe. My mamy oczywiście rezerwy narządowe, my mamy mechanizmy naprawcze, ale z wiekiem te mechanizmy działają coraz gorzej. I w pewnym momencie dojdzie do rozregulowania naszych układów, początkowo tak zwanego subklinicznego, bezobjawowego. I to jest tak zwany okres utajonej choroby. Ją już będzie można wykryć w badaniach laboratoryjnych, stąd zresztą idea badań pracowniczych. Po to, żeby wykryć bezbólowe choroby, na przykład cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze, one nie bolą. I potem pojawią się objawy. Objawy chorób przewlekłych, które już będzie trzeba leczyć. W związku z czym idea nutraceutyków mówi, że jako element zdrowego stylu życia można je potraktować, jako element zdrowej diety, higieny umysłowej, jako element tej piramidki, o której mówiłem. I wykorzystać je do tego, razem oczywiście z innymi poziomami, do tego, żeby wydłużyć ten czas do pojawienia się objawów chorób, do tego, żeby blokować te uszkodzenia komórkowe, żeby wygaszać tlący się stan zapalny. Dlaczego? Bo jeżeli będziemy wygaszać uszkodzenia, jeżeli one będą w mniejszym tempie narastały, to później nastąpi ten etap, kiedy pojawiają się objawy choroby. Innymi słowy, jak to niektórzy mówią, zdrowy tryb życia, ruch, spokojny umysł, żywność, przebywanie z nietoksycznymi ludźmi, ale też w nietoksycznym środowisku, powoduje, że później się spotkamy z lekarzem. I na tym polega właśnie idea wykorzystania profilaktycznego nutraceutyków. I dieta byłaby idealna. Ja się absolutnie z tym zgadzam. Dieta byłaby idealna. I być może by nie trzeba było w ogóle myśleć o nutraceutykach. Problem jest tylko taki, że po pierwsze ludzie czasami nie chcą jeść dobrze. To chociażby wynika z naszych tradycji żywieniowych. No z tego, że Polacy jednak jest narodem, który opiera dietę na mięsie, na wieprzowinie, na wołowinie, na kurczakach. Już abstrahując od tego, w jaki sposób żywność jest produkowana. Ale wytłumaczenie wielu osobom, że ty masz zjeść sałatkę, pomidorem, z sałatą, z brokułem, a on ma w głowie, że na obiad będzie miał ulubionego swojego schabowego, tak, może z kapustą, ale w grubej panierce i smażonego na głębokim tłuszczu. No niestety tak jesteśmy wychowani w tradycjach żywieniowych, że po prostu czasami nie da rady się żywić prawidłowo. No zresztą skąd my mamy wziąć tę dietę śródziemnomorską, skąd my mamy wziąć świeże pomidory? No chyba nikt nie sądzi, że w zimie w sklepach mamy świeże pomidory. Te pachnące słońcem i dopiero co zerwane z krzaka. Więc po pierwsze niektórzy ludzie nie chcą jeść dobrze. Drudzy nie mogą jeść dobrze. No też nie jest winą osoby z nadwagą czy otyłej,
to, że jej mózg z opóźnieniem reaguje uczuciem sytości. To, że ona musi więcej zjeść, żeby poczuć, że się najadła. I wreszcie też proszę sobie uświadomić, że wchodząc do sklepu, my z jaką żywnością mamy do czynienia? Z żywnością produkowaną, z fast foodami, z żywnością pełną różnych dodatków, ale też świadomie niezdrową. I teraz proszę sobie uświadomić, że potężne narzędzia psychologii, manipulacji i marketingu są zaangażowane w to, żeby tę żywność sprzedawać. Konsument jest po prostu bezradny, bo potężne pieniądze są angażowane w to, żeby on jednak kupował to, co jest łatwo produkowane niskim kosztem i można to z zyskiem sprzedawać. Gdzie są te bazarki, na których można było kupować lokalne wyroby, tak? Od rolnika. Przecież to znika. W związku z czym, proszę Państwa, można oczywiście winić człowieka i powiedzieć, ty jesteś winien, bo się źle odżywiasz. I to jest twoja decyzja, że się źle odżywiasz. I to jest twoja sprawa, że będziesz krócej żył. I to jest jedna z opcji. Ale jest też druga. Dobrze. Skoro na przykład masz niedostatek błonnika w diecie, jesz mało tych sałatek. Owszem, jedz ich więcej. Staraj się. Staraj się jak najwięcej zielonych warzyw i owoców. Ale dodaj sobie błonnik w postaci suplementów, w postaci nutraceutyku. Po to, żeby właśnie wzbogacić dietę o błonnik, żeby zapobiegać rakowi jelita grubego, żeby poprawić gospodarkę węglowodanową, wreszcie, żeby właśnie zadziałać na wygaszanie tego przewlekłego stanu zapalnego. I to jest, proszę Państwa, idea nutraceutyków. Z jednej strony możemy obarczać chorego winą, z drugiej strony możemy mu powiedzieć, ok, nie radzisz sobie, ale mamy coś dla Ciebie. I to nie, ja tego sam nie wymyśliłem. To jest idea, która się pojawiła w kardiologii profesora Hanna, którą czytałem na studiach i tam mnie uderzyło, tylko tam to było powiedziane o lekach. Owszem, można zaburzenia lipidowe leczyć dietą i prawdopodobnie będzie skuteczne. Samoistne nadciśnienie tętnicze. Można dietą i ruchem. Też będzie skuteczne. Ale większość ludzi nie jest w stanie tego zrobić. I można ich teraz zostawić obarczonych winą, a można wkroczyć z lekami. To, czym się dzisiejszy czas różni od tego czasu, kiedy ja studiowałem, to jest to, że właśnie powstała idea nutraceutyków, które mogą wejść między dietę a leki. Wcale nie jest tak łatwo uniknąć niedoborów żywieniowych. Nie mówimy tu o niedoborach wszystkich możliwych składników i o głodowaniu, ale mówimy o niedoborach poszczególnych elementów diety. Dla przykładu, takim sztandarowym przykładem, argumentem przeciwko tezie, że suplementacja jest niepotrzebna, jest jod. No, jod jest nam tak potrzebny, a gleby polskie tak ubogie w jod, że suplementację jodu wymusza wręcz państwo, zapewniając nam dostęp tylko do soli jodowanej. W związku z czym, no jak można mówić, że suplementacja jest niepotrzebna? Podobnie, proszę Państwa, jest z witaminą D. W okresie jesienno-zimowym w naszej szerokości geograficznej można właściwie z marszu założyć, że będziemy mieli niedobór witaminy D. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech nawet pójdzie sprawdzi i oznaczy sobie stężenie witaminy D we krwi. Nie dociera do nas odpowiednia ilość ultrafioletu, praktycznie już od września do marca, do kwietnia. Nie dociera odpowiednia ilość światła słonecznego, co więcej, my jeszcze chodzimy okutani, bo nam zimno. Odsłonięte obszary ciała w tym okresie nie zapewniają nam endogennej syntezy witaminy D i zdecydowanie trzeba ją w tym okresie suplementować. Podobnie polskie gleby są ubogie w selen. Selen, który jest minerałem antyrakowym. Tutaj jednak państwo nie wymusza suplementacji i o nią już trzeba zadbać samemu. Wróćmy jeszcze do witaminy D. Ona jest tak ważna, że eksperci Unii Europejskiej zastanawiają się ostatnio nad wymuszeniem dodawania jej do różnych smarowideł do chleba, do margaryn, do masła. Jeśli chodzi o kwas foliowy, to w Wielkiej Brytanii jest obligatoryjne od niedawna dodawanie kwasu foliowego do mąki po to, żeby zapobiegać
u młodych, ciężarnych kobiet wadą układu nerwowego u ich dzieci. Także nie jest tak, że współczesna cywilizacja jest wolna od niedoborów. Można z marszu założyć, że tak zwane osoby odżywiające się źle, że też będą miały niedobory albo witamin, albo minerałów, albo białka, wapnia. Osoby odżywiające się źle, mówimy o wszystkich pracownikach korporacji, którzy muszą się żywić w przysłowiowym biegu. Nie mają czasu dobrze zjeść, nie mają czasu przygotować sobie jedzenia domowego. Idą czy to do kantyny, czy jakąś kanapkę, czy posiłek, który nie jest pełnowartościowym posiłkiem, no i nie jest też dietą śródziemnomorską. Tak się żywimy w biegu, bez pomyślenia o tym, że okej, owoc zamiast piwa, warzywa zamiast kotleta. Proszę pamiętać też o tych naszych tradycjach żywieniowych. Osoby otyłe, no to nie jest wyłącznie tak, że one mają nadmiar żywności, w związku z czym mają wszystkiego nadmiar i nie mają na pewno niedoborów. Osoby otyłe muszą dostawać większą dawkę witaminy D. Osoby otyłe można też założyć, że to są osoby z grupy bardzo dużego ryzyka, właśnie przewlekłego stanu zapalnego. One jeszcze bardziej potrzebują substancji roślinnych, aktywnych polifenoli na przykład, wygaszających ten stan zapalny. Wreszcie osoby na diecie. Jest bardzo dużo osób, które akurat stosują zdrową dietę. Ja zawsze mówię, że jak to jest, że studia dietetyki to jest kilka lat nauki, bardzo poważnych studiów, natomiast ktoś przeczytał sobie jeden czy dwa artykuły w internecie i on już zastępuje dietetykę, on już wie, jak ta dieta powinna wyglądać. No to doprowadza do takich sytuacji, jak ostatnio w Anglii opisany przypadek dziewczyny, która wjechała na SOR z objawami uszkodzenia układu nerwowego i okazało się, że wynikają one z niedoboru witaminy B1. A niedobór witaminy B1 się wziął z tego, że pani bardzo skrupulatnie przestrzegała diety sokowo-warzywnej. I doprowadziła się do stanu, w którym właśnie niedobór bardzo ważnego elementu diety wywołał bardzo ciężkie objawy. W związku z czym bardzo trudno, trzeba pamiętać, że bardzo trudno jest skomponować dobrze zbilansowaną, prawidłową dietę. Tym się zajmują dietetycy. Niekoniecznie wiedza internetowa to będzie wiedza o prawidłowo skomponowanej diecie. Wreszcie, osoby starsze. Często z wadami uzębienia, które będą jadły to, co się łatwo zjada. Niekoniecznie warzywa i owoce, które trudno pogryźć, które mogą mieć osłabiony apetyt, które mają zmniejszone zapotrzebowanie energetyczne, bo na przykład się nie ruszają. One też powinny zwrócić uwagę na to, że są w grupie ryzyka niedoborów. Międzynarodowa Fundacja do Spraw Osteoporozy mówi, oni powinni zwrócić uwagę na białko, wapń i witaminę D. To samo mówi Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Osoby starsze szczególną uwagę muszą zwrócić na witaminę D, mogą jej potrzebować większych dawek z uwagi na to, że wraz z wiekiem pogarszają się mechanizmy wykorzystywania witaminy D przez organizm. Polecam zapoznać się z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2018 roku o tym, jak wygląda żywienie w szpitalu. W zasadzie po przeczytaniu tego raportu można jasno powiedzieć, no każdy, kto wchodzi do szpitala, powinien się zaopatrzyć w preparat wielowitaminowo-mineralny, ponieważ jakość diety tam no, urąga logice i woła o pomstę do nieba. Tym się właśnie kończy wymuszenie na tym, żeby system ochrony zdrowia się samofinansował i żeby jeszcze zyski przynosił. Dieta szpitalna okazuje się kosztem, który można regulować dowolnie w dół, kosztem zdrowia pacjentów. Wreszcie osoby, które na przykład przechodzą na weganizm, będą miały niedobór wapnia witaminy B12. Powinny o tym pamiętać i też je suplementować. Nie mówiąc już o osobach na przykład z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego, gdzie mogą mieć problemy z wchłanianiem podstawowych substancji odżywczych. Pamiętajmy też o dzieciach. Dzieci fani fast foodów. Jaką im pokazujemy tradycję żywieniową, jeżeli
karmimy je w nagrodę na przykład, nawet w nagrodę hamburgerami, czekoladą. To jest generowanie przyszłych chorych również. Nie jest prosto nie mieć niedoborów żywieniowych we współczesnym świecie. Nie jest prosto nie mieć problemów ze stresem. Nie jest prosto też się ruszać, ale trzeba oczywiście na to zwracać uwagę, trzeba o to dbać. I trzeba dbać o całą piramidkę. Od środowiska, poprzez umysł, unikanie stresu i toksycznych ludzi, poprzez jak najzdrowszą dietę, wykorzystanie nutraceutyków i pamiętanie o tym, że leki to jest ten ostatni etap, na którym powinniśmy ingerować. Niestety dla mnóstwa Polaków, ale nie tylko Polaków, ludzi na całym świecie, leczenie się zaczyna dopiero z wprowadzeniem leku. Reszta jest ignorowana. Powstaje pytanie, no dobrze, ale czy w takim razie suplementacja nutraceutyków jest w stanie zapewnić wyrównanie nam tych niedoborów? Czy to nie jest tak, że to musi być jednak odpowiednio skomponowana dieta? I tutaj przywołajmy chociażby badanie przeprowadzone przez Amerykanów z udziałem grupy 10 tysięcy amerykańskich obywateli, gdzie sprawdzano, w jaki sposób suplementacja wpływa na niedobory w różnych grupach wiekowych. I okazało się, wnioski z tego badania brzmią tak, że suplementacja jak najbardziej jest w stanie wyrównać niedobory, przy czym uwaga, największe niedobory były w grupie osób starszych, ale też ponieważ jest to grupa najczęściej stosująca suplementy, to też w tej grupie były one najlepiej wyrównane. Nie jest też zresztą tak, że nutraceutyki są oddalone jakoś od medycyny. No absolutnie poważne instytucje medyczne, medyczne towarzystwa naukowe, międzynarodowe znajdują miejsce dla nutraceutyków w swoich zaleceniach. Przykładem jest choćby to Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne, które już wspomniałem. Ale nie tylko. Nutraceutyki zalecają na przykład EULAR, czyli Europejskie Towarzystwo Reumatologiczne, jedna z najważniejszych instytucji wytyczająca drogi diagnostyki i leczenia chorób reumatycznych. Takim przykładem właśnie obecnym w EULAR jest chondroityna w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Europejskie Towarzystwo do Spraw Klinicznych i Ekonomicznych Aspektów Choroby Zwyrodnieniowej Stawów, chorób układu ruchu zaleca glukozaminę i chondroitynę, ale uwaga, mówią, żeby zwrócić uwagę, powinny to być suplementy o najwyższej możliwej jakości. Oni też zwracają uwagę na to, że istnieją suplementy diety sfałszowane, zawierające oprócz substancji deklarowanych na opakowaniu również substancje niedziałające, nieaktywne lub wręcz szkodliwe. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne, czyli American Heart Association, wydało w 2018 roku cały position statement, cały dokument mówiący o tym, jak przydatne są kwasy nienasycone z rodziny omega-3 w zapobieganiu chorobom układu krążenia. Cały dokument mówiący o tym, jak one korzystnie działają na serce na poziomie wręcz komórkowym. Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy to jest z kolei instytucja, która wyznacza zasady leczenia osteoporozy i diagnostyki. Oni w 2018 roku powiedzieli nie tylko witamina D, nie tylko wapń, ale również białko. Trzeba pamiętać o tym, że dla prawidłowego wzrostu kości potrzebne jest również białko. Wreszcie Polskie Towarzystwo Endokrynologów i Diabetologów Dziecięcych nawołuje do rozważenia suplementacji witaminy D. Jeżeli w okresie wiosenno-letnim mamy możliwość wyjścia na słońce i przebywania te 10-15 minut z odkrytymi ramionami i nogami, wtedy witaminę D suplementacja nie jest konieczna, aczkolwiek można ją rozważyć. Natomiast w okresie jesienno-zimowym, podkreślają, suplementacja jest konieczna i ona jest konieczna we wszystkich grupach wiekowych. Wreszcie Belgijskie Towarzystwo Gerontologii i Geriatrii zwraca uwagę, że witamina D jest konieczna jako suplementacja u starszych kobiet, ponieważ wpływa na siłę mięśniową. Tu nie mówimy tylko
o jej wpływie na układ kostny i o zapobieganiu osteoporozy, ale o tym, że ona powoduje większą siłę mięśni, co się wiąże chociażby z mniejszym ryzykiem upadków. A przecież głównym celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie złamaniom osteoporotycznym. A co jest główną przyczyną złamań? Upadek. I tutaj mamy szereg działań profilaktycznych. Poprawienie okularów, poprawienie ostrości wzroku, likwidacja dywanów, zwłaszcza zawiniętych na podłodze, likwidacja kabli biegnących przez korytarze, nauczenie upadania oraz witamina D. Mimo tego, że dobór nutraceutyków, jak mówiłem, trzeba indywidualizować, zwłaszcza w leczeniu chorób, i powinien się tym zająć fachowiec, który zna informacje o naszym zdrowiu, o lekach przez nas przyjmowanych i ma wiedzę o działaniu i leków, i nutraceutyków, i żywności, to można jednak wskazać pewne substancje, które są bardziej uniwersalne, które są potrzebne wszystkim nam. Taką substancją jest chociażby jod, o którym mówiłem. Jod, którego ciągła suplementacja jest wymuszona przez rząd jodowaniem soli. Taką substancją jest właśnie witamina D. Taką substancją jest wapń. No zresztą nie tylko wapń, inne witaminy i minerały. Selen, cynk, magnez to są wszystko substancje, które powinniśmy dostarczać z dietą. Jeśli ich nie dostarczamy, to jest miejsce i na poprawę diety lub na stosowanie lub na zastosowanie nutraceutyków. Ale proszę Państwa, błonnik, którego wedle wszelkich możliwych badań my mamy w diecie za mało. Kwasy tłuszczowe omega-3, które wręcz z metaanaliz wynika, że wydłużają życie, jeżeli kwasami wielonienasyconymi zastąpimy w diecie kwasy nasycone. Bakterie jelitowe, probiotyki i w ogóle cała idea dysbiozy, cała idea flory bakteryjnej, która w ostatnich latach wybuchła wręcz z olbrzymią siłą w nauce jako nowe ogniwo chorobowe, na które wcześniej żeśmy nie zwracali w ogóle uwagi. Zaburzenia flory bakteryjnej podejrzewa się, że mogą uczestniczyć w rozwoju właśnie przewlekle toczącego się stanu zapalnego, a wraz z nim z rozwoju mnóstwa chorób, takich jak cukrzyca, miażdżyca, nowotwory, demencja, choroba Parkinsona, depresja i nawet nowotwory i choroby autoimmunologiczne. Okazuje się, że prawidłowa flora jelitowa nie tylko służy temu, żeby uniemożliwiać wtargnięcie bakterii chorobotwórczych wywołujących zatrucia pokarmowe. Ta flora jelitowa pozostaje w ciągłym kontakcie z naszym układem immunologicznym i powoduje, że działa on lepiej lub gorzej. Jest zespół nieszczelnego jelita, którego próżno szukać w podręcznikach medycznych, ale który w prasie fachowej regularnie się pojawia właśnie jako przyczyna przewlekle tlącego się stanu zapalnego. Wiadomo, że pewne substancje współdziałają z naszymi bakteriami jelitowymi. Taką substancją jest chociażby błonnik. Taką substancją są fruktooligosacharydy. I mogą one to jelito uszczelniać. Jeżeli uszczelnią jelito, mniej toksyn bakteryjnych przedostaje się do krwiobiegu. Mniej osiada ich w różnych tkankach i wywołuje reakcje ze strony układu odpornościowego. W czasopismach typu Science czy Nature w ostatnich latach pojawiają się informacje o tym, w jaki sposób na przykład różnice we florze bakteryjnej odpowiadają za skuteczność działania najnowszych leków na czerniaka złośliwego. Albo w jaki sposób przeszczepienie jednej z bakterii jelitowych powoduje wywołanie objawów choroby autoimmunologicznej. Bakterie jelitowe okazują się mieć znacznie większy wpływ na nasze zdrowie, niż to przypuszczano wcześniej. I są obecnie jednym z najintensywniej badanych obszarów we współczesnej medycynie. Takie pojęcia, które warto znać, które są związane z bakteryjną florą jelitową,
to na przykład dysbioza, czyli stan, kiedy dochodzi do zaburzenia jej składu, do wtargnięcia bakterii, które nie są najlepszymi naszymi przyjaciółmi i które pojawiają się w jelitach i zaczynają walczyć z tymi bakteriami dobroczynnymi, jak Bifidobacterium czy Lactobacillus. Dysbioza to jest stan, który się pojawia chociażby po antybiotykoterapii, ale również okazuje się, że złe bakterie idą za złą dietą. W związku z czym może nastąpić sytuacja, kiedy zmiany składu flory bakteryjnej powodują rozszczelnianie się jelita i przedostawanie się toksyn bakteryjnych do krwi i osiadanie w różnych narządach i wywoływanie reakcji immunologicznej. Jednym z intensywnie badanych kierunków w tej chwili w naukach medycznych jest właśnie przywracanie prawidłowej flory jelitowej i obserwowanie, jak to wpłynie na przebieg najróżniejszych chorób, zwykle o podłożu zapalnym, na przykład stwardnienia rozsianego. Jest wreszcie termin psychobiotyki, ukuty przez profesora Krajana z Wielkiej Brytanii, psychiatrę, który się zajmował związkami między florą jelitową a naszym układem nerwowym i naszą psychiką. On powiedział, że pewne szczepy bakterii mają tak potężny wpływ na nasz umysł, na nasz nastrój, na działanie naszej psychiki, że można je wręcz uznać za nową klasę leków psychotropowych. I on stworzył termin psychobiotyki, czyli te szczepy bakterii jelitowych, które mają korzystny wpływ dla naszego zdrowia psychicznego. Do nich należy właśnie między innymi wspomniane już Bifidobacterium czy Lactobacillus. Są też pewne substancje z grupy nutraceutyków, które, o których wiedza dawno wykroczyła poza wiedzę klasyczną podręcznikową. Ta wiedza się dzieje w najnowszych badaniach naukowych, a podręczniki z definicji za nimi nie nadążają. I to, co można powiedzieć na przykład o błonniku. Kiedyś uważano, że on głównie przyspiesza perystaltykę i zapewnia regularne wypróżnienia. Dziś już można powiedzieć, że po pierwsze stanowi pożywkę dla właśnie dobroczynnych bakterii jelitowych. Wiadomo, że i to bez żadnych wątpliwości, że zapobiega rakowi jelita grubego. Wiadomo i podnosi się coraz częściej związek diety bogatobłonnikowej z mniejszym ryzykiem innych nowotworów, najróżniejszych narządów. Wiadomo na przykład, że w cukrzycy błonnik wiąże węglowodany w sieć, z której one się nie potrafią wydostać. Co to oznacza? Że zmniejsza poposiłkowy szczyt hiperglikemii. W związku z czym, jeżeli posiłek nie jest bogatobłonnikowy, warto rozważyć dołączenie błonnika właśnie w formie nutraceutyku. Wiadomo też, że błonnik wzmaga uczucie sytości, czyli przyjęcie błonnika przed jedzeniem spowoduje, że być może mniej zjemy, a im mniej jemy, tym jesteśmy zdrowsi. Wiadomo, że pomaga chronić wątrobę. I wiadomo wreszcie, i to jest badanie z 2017 roku, że osoby spożywające regularnie duże ilości błonnika mają dłuższe telomery. Dłuższe telomery oznaczają dłuższą młodość komórkową. To jest działanie przeciwstarzeniowe. Podobnie rzecz się ma z kwasami omega-3. Okazuje się już, że kwasy omega-3 nie tylko korzystnie działają na choroby układu krążenia, ale przez to, że one się wbudowują w błonę komórkową, wręcz mówi się o tym, że mogą korzystnie działać na psychikę, ponieważ zastępują kwasy nasycone w komórkach nerwowych, co rodzi teorię o czysto mechanistycznym ułatwieniu transportu neurotransmiterów do synapsy, a przecież w depresji mamy problem z neurotransmisją i ze zbyt małą ilością serotoniny, czyli hormonu szczęścia w przestrzeni synaptycznej, ale też inne hipotezy mówią o tym, że w mózgu też, przynajmniej u pewnej części chorych na depresję, dochodzi do reakcji zapalnej i uwaga, jeżeli będą tam wbudowane w błony komórkowe kwasy omega-6, to z nich pod wpływem
mediatorów zapalenia powstają kolejne mediatory zapalenia. Z kwasów omega-3 powstaną substancje wygaszające stan zapalny. I pojawiają się w badaniach naukowych informacje o tym, że kwasy omega-3 hamują agresję, łagodzą depresję. Okazuje się, że mają wiele innych działań. Również pomagają chronić wątrobę. Przyspieszają gojenie ran, a dwie takie największe prace związane z działaniem omega-3 to są prace z ostatnich mniej więcej 3 lat. W 2016 roku opublikowano w najlepszym piśmie medycznym na świecie, w The New England Journal of Medicine, artykuł wykazujący, że ciężarne przyjmujące regularnie kwasy omega-3 w końcowych trymestrach ciąży rodzą dzieci, które rzadziej chorują na astmę. Mechanizm nieznany, ale wykazany bez wątpienia. W tym roku eksperci z Cochrane Collaboration ogłosili, że kwasy omega-3 wydłużają ciążę, zapobiegają porodom przedwczesnym. To są nowo odkrywane mechanizmy właśnie nutraceutyków. I podobnie jest chociażby z witaminą D. Witamina D, odkryta przez Śniadeckiego jako czynnik zapobiegający krzywicy, okazuje się, że wpływa na praktycznie każdą komórkę w naszym organizmie. Witamina D działa w ten sposób, że przedostaje się do jądra komórkowego i uaktywnia i dezaktywuje pewne geny. Tych genów jest nawet kilka tysięcy. To są geny między innymi związane z odpowiedzią zapalną. Okazuje się, że witamina D nie tylko wpływa na kości, nie tylko wpływa na siłę mięśniową. Okazuje się, że potrafią ją aktywować komórki układu odpornościowego. Okazuje się, że ona jest niezmiernie ważna dla ich działania. Wzmacnia efektywność działania komórek immunologicznych. Podejrzewa się jej wpływ antynowotworowy. Podejrzewa się jej wpływ istotny na działanie układu krążenia. To wszystko jest cały czas na etapie badań, ale już wiadomo, że rola witaminy D jest znacznie większa i że dotyka każdej komórki praktycznie w naszym organizmie. Podejrzewa się wreszcie związek witaminy D z zrzutami stwardnienia rozsianego, których na naszej półkuli jest więcej właśnie jesienią i zimą. Według American Cancer Society, proszę zwrócić uwagę, wśród czynników ryzyka nowotworu, na które mamy wpływ, co najmniej kilka wiąże się z żywnością, złą żywnością lub niedoborami w diecie. Czynnikiem ryzyka jest nadmierne spożycie alkoholu. Czynnikiem ryzyka jest duże spożycie czerwonego mięsa, zwłaszcza przetworzonej żywności. Niedobór warzyw i owoców. Uwaga, niedobór błonnika, niedobór wapnia. My sami, stylem życia, wieloletnimi zaniedbaniami, wieloletnią niefrasobliwością generujemy sobie choroby w przyszłości. Bardzo interesującą grupą z punktu widzenia idei nutraceutyków i suplementacji są sportowcy, zwłaszcza zawodowi sportowcy. Tam jest problem taki, że jest potężne dążenie do poprawy wyników, do osiągnięcia, do bycia najlepszym, do przekraczania własnych możliwości. Okazuje się, że sport nie tylko potrafi drenować z substancji odżywczych, ale też może zyskać dzięki odpowiedniej suplementacji, dzięki dostarczaniu właściwych nutraceutyków. Okazało się, jak to badali Kanadyjczycy, że przed igrzyskami w Atlancie 69% kadry przyjmowało jakiś rodzaj suplementów, podczas igrzysk w Sydney już to było kilka punktów procentowych więcej, prawie 75%. Prawie 3/4 zawodowych najwyższej klasy sportowców się suplementowało. To doprowadziło do wydania przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 2017 roku oficjalnych zaleceń dotyczących suplementów w sporcie. Eksperci MKOL-u postanowili innymi słowy powiedzieć, które suplementy
warto brać i warto im poświęcić uwagę, a które są bezsensowne. Jak sami powiedzieli, to jest pewna wskazówka, to jest drogowskaz dla trenerów i dla zawodników, z których suplementów, z których nutraceutyków warto korzystać. I oni je wręcz podzielili na wiele grup, bo okazuje się, że każdy z tych nutraceutyków może być wykorzystany w innym celu. Są suplementy takie jak białko, poprawiające przyrost masy ciała. Są suplementy energetyzujące, zwiększające koncentrację, jak guarana. Są suplementy, które na przykład poprawiają odporność sportowców. Proszę sobie uświadomić, jak to jest ważne. W zawodowym sporcie to, czy ktoś wyjdzie mniej lub bardziej przeziębiony i stanie do zawodów, może się przełożyć nawet na drobne różnice, na milisekundy. Tylko że te milisekundy mogą decydować o medalu. Stąd właśnie dążenie sportowców do bezpiecznego poprawienia wydolności fizycznej, ale nie tylko, również szybszej regeneracji, również zapobiegania uszkodzeniom lub przyspieszenia leczenia tych uszkodzeń. W organizmie sportowca na najwyższych obrotach działają wszystkie układy, i oddechowy, i mięśniowo-szkieletowy, i wydalniczy, i hormonalny, układ krążenia, i układ nerwowy, i również układ odpornościowy. I to trzeba wziąć pod uwagę, dobierając nutraceutyki. Zresztą z badań sportowców i wojskowych zaczerpnęli też lekarze. I pojawił się artykuł, w którym to lekarze lekarzom zalecają odpowiednie suplementy i nutraceutyki. Dlaczego? Bo wykonywanie zawodu lekarza jest obarczone potworną presją i potwornie wyczerpujące. I również idea nutraceutyków została wykorzystana przez brytyjskich lekarzy, którzy kolegom zalecili dobrze zbilansowaną dietę, uzupełnianie niedoborów witaminy D, witaminy C, kwasów omega-3 i białka. Dwa największe mity o nutraceutykach są takie, że po pierwsze są naturalne, więc nie mogą zaszkodzić. Tak nie jest. Najsilniejsze trucizny znane człowiekowi są pochodzenia naturalnego. Nie ma takiej reguły, że to, co naturalne, nie szkodzi. Wszystko, co działa, ma dawkę maksymalną, po przekroczeniu której się pojawiają działania uboczne. O tym trzeba pamiętać, więc trzeba odpowiednio dobierać dawkę nutraceutyku. Drugi mit jest częsty, taki, że one zastępują leki. Tak też nie jest. One znakomicie mogą z lekami współdziałać, ale mogą też nawzajem wchodzić w interakcje i sobie nawzajem przeszkadzać. Dlatego zawsze podkreślam, ważne jest, żeby zgłosić lekarzowi, jakie nutraceutyki, jakie suplementy się przyjmuje lub planuje się przyjmować, i współdziałać w ich doborze z lekarzem, który zna nasz stan zdrowia, naszą historię chorób, czasami również historię chorób krewnych, po to, żeby optymalnie dobrać potrzebny nam nutraceutyk. Dobrze by też było, żeby ten lekarz nie obarczał nas winą za naszą niemożność przestrzegania diety, za naszą niezdolność do aktywności ruchowej, ale wspierał nas w tym i umiał wykorzystywać nutraceutyki. Zwłaszcza, bo takie osoby też się zdarzają, jeśli nie chcemy być leczeni sztucznymi lekami, chemicznie wytworzonymi, a wyłącznie naturalnymi. Trzeba poszukać takiego lekarza, który zaproponuje coś w zamian. Ale jeszcze raz podkreślam, nutraceutyki są w stanie z lekami współdziałać, bardzo rzadko lub w ogóle nie są w stanie ich zastąpić, jeżeli choroba jest tak ciężka, że wymaga nowoczesnych leków. Bo jednak leki w przeważającej większości są substancjami o bardzo silnym działaniu i bardzo silnie ingerującym w procesy zachodzące w organizmie. I czasem najzwyczajniej w świecie są potrzebne. I proszę pamiętać o piramidce, że nie tylko leki są odpowiedzią na nasze potrzeby zdrowotne, ale mamy tam mnóstwo wcześniejszych etapów, na których również powinniśmy podziałać.